Cześć, jestem Michał i oglądacie mój kanał World in Polish. Uczymy się tutaj razem i ćwiczymy używanie języka polskiego. Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, jak zacząć naukę języka jakiegokolwiek, nie tylko języka polskiego, od zera. Otóż po pierwsze musicie sobie uświadomić, że są dwa najważniejsze czynniki, które wpłyną na to, czy osiągniecie sukces. Pierwszy to jest motywacja i drugi to jest regularność. Wszystko inne nie będzie ważne. Nie będzie miało znaczenia, czy macie zdolność, czy jakieś geny do nauki języka, bo coś takiego nie istnieje. I nie będzie ważne, jakiej metody będziecie używać. Jeśli będzie to regularne podejście do nauki języka obcego, osiągniecie sukces. Ale tak jak powiedziałem, najpierw musicie sobie oświadomić, dlaczego chcecie się uczyć języka obcego, czy języka polskiego. Jedni uczą się, bo chcą pojechać do danego kraju. Inni, bo będą studiować w innym kraju. Drudzy z kolei, bo mają rodzinę, czy dziewczynę, kochankę, czy żonę, albo po prostu są zainteresowani kulturą, czy chcą czytać literaturę, albo oglądać filmy w obcych językach. Więc niezależnie od tego, co jest Twoją motywacją, ważne jest, żebyście mieli silną motywację, bo nauka języka obcego to jest jak maraton i to jest jak maraton każdego tygodnia i przez kilka lat. Czasami nie będziecie widzieli jakichś widocznych rezultatów przez dłuższy czas, więc musicie być cierpliwi. I motywacja doda Wam siły, żebyście byli regularni w swoich wysiłkach. Jak wspomniałem, drugim bardzo ważnym czynnikiem jest to, żebyście robili to regularnie. Lepsze jest, żeby codziennie uczyć się przez 15-20 minut, niż raz czy dwa razy w tygodniu, godzinę czy dwie godziny. Regularność jest najważniejsza, bo tylko wtedy nasz mózg będzie wtłaczał to, co się uczymy, w tak zwaną pamięć długoterminową. Pozostałe rzeczy, o których będę dzisiaj mówił, są o wiele mniej ważne, ale też warto to przemyśleć. Pierwsze to powinniście przeanalizować siebie i pomyśleć, jaka będzie dla Was najlepsza metoda. Jedni uczą się z nauczycielem indywidualnie, jedni w ogóle nie chcą mieć nauczyciela przez dłuższy czas, a inni chcą iść do szkoły, do grup zorganizowanych i do szkół językowych. Albo też nie będziecie mieli wyboru, bo zaczniecie się uczyć w szkole średniej czy w szkole wyższej, na uniwersytecie, bo jest to obowiązek, że macie się uczyć języka obcego. Ale pamiętajcie, nawet jeśli będziecie mieli klasy z językiem obcym w szkole średniej czy na uniwersytecie, będzie to niezbyt często i niezbyt dużo. I tak musicie pomyśleć nad tym, jaka będzie Wasza metoda, jakie będzie Wasze podejście do języka. W zależności od Waszej osobowości i od tego, czy macie doświadczenie z poprzednim językiem, być może będziecie mieli inne podejście. Także chciałem Wam powiedzieć, że materiały, czyli książki, wideo, programy komputerowe nie są zbyt ważne. Oprócz tego, od samego początku, nie używajcie zbyt wielu różnorodnych materiałów. Skupcie się na jednej książce, na jednym programie komputerowym, czy na jakimś kursie wideo. I przez jakiś czas, co najmniej 2-3 miesiące, zwłaszcza od samego początku, używajcie tylko ten jeden materiał, ten jeden typ materiałów. Ponieważ rozdrabnianie się i rozkojarzanie się, używanie zbyt wielu różnych materiałów naprawdę nie ma sensu i nie będzie Wam dobrze służyć. Oprócz tego, jeśli już liźniecie trochę tego języka obcego, jeśli będziecie mieli jakiś minimalny zakres słów, zachęcam Was, by oglądać, słuchać albo czytać materiały w języku obcym na interesujący Was temat. Róbcie to, co lubicie.
Jeśli lubicie oglądać filmy, oglądajcie filmy. Jeśli lubicie podcasty, słuchajcie podcastów. Jeśli lubicie czytać książki, czytajcie. I czytajcie na taki temat, który Was interesuje. Czy są to podróże, czy polityka, czy ekonomia, czy coś innego. Zacznijcie czytać na te tematy, co Was interesują. Jeśli się nauczycie tylko 100 czy 200 słów w danym temacie, będziecie już mogli, że tak powiem, spożywać te materiały. Będziecie mogli się cieszyć tym czytaniem, oglądaniem czy słuchaniem takich materiałów. I na koniec zróbcie coś, co też Wam pomoże w nauce języka. Stwórzcie taką sytuację, żeby język stał się częścią Waszego życia. Postarajcie poznać się z innymi ludźmi, zaprzyjaźnić się z innymi, którzy też uczą się języków obcych, albo jeszcze lepiej tego samego języka, albo z obcokrajowcami, dla których język, którego się uczysz, jest językiem ojczystym. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.